pomidor jest na giełdzie, to jest przejście i w ogóle już nie będzie czyszczony, nie to się świeci jak szlak. To wygląda jak śladniowy. Proszę? On wygląda jak śladniowy. No bo mówią, że to pali, o, a ja mówię w życiu. I naprawdę to wchodziłem na giełdę z tym pomidorem i z tą odmianą i z tym to nie chcieli. Bo to Hektora, Wolbika, to znają to wszystko. Teraz już się przekonają do tej odmiany i biorą to, bo im smakuje, bo jest naprawdę elegancki w smaku i we wszystkim, nie? I wytrzymały. I wytrzymały. O, przede wszystkim wytrzymały, nie? O co chodzi, że jest wytrzymały pomidor? Nie to, że jak się kiedyś kupiło pomidora i polnego, to mówią na dwa dni i koniec. Tutaj cały tydzień i czy do sklepów stawiam, bo i do pawiani do sklepów stawiam. No bajka, każdy jest tak prosty. Możemy iść tam dalej, zobaczyć, że... No co, idziemy dalej tutaj, zobaczymy. Tak, idziemy tutaj, gdzie praktycznie to jest jeszcze mało co ruszony. Tam był z raz może przerwany albo... No tak jest, no bo tam raz był przerwany, bo tak żeśmy go przeszli i te, ale już nawet można powiedzieć, że tutaj się to zaczyna. Już jest sama czerwień i to jest pomidora, jest no dużo jeszcze zostaje na polu. Nie zdoła się tego wszystkiego wywieźć na giełdę, chociaż on jest, jak to mówią, wszędzie oglądamy, to jest czysty i nie ma plam, nie ma nic. O, rwę po kolei z krzaka i to jest pomidor bajka, który jest, o. Jest, że ten środek bardzo dobrze mi to zadziałało, z tego względu, że mi zatrzymało, widać. Ani choroby, ani nic się nie wdało. Niepryskany pomidor już jest praktycznie 3 tygodnie, nawet może i dłużej. Tylko co były ostatnio, co były nakarmiony deltą i teraz był dany ten X-Stress, jak to mówią pan Grochocki, to mi załatwił i jest bajka. Wszystko zahamowało się, który, jak to mówią, nie powiem, żebym miał go 2 tygodnie wcześniej, na pewno był lepszy efekt niż teraz, bo dlatego, że przy tych gorączkach ten pomidor zaczął mi kipieć. Ja już byłem w szoku takim, że mówię, poleci wszystko w diabły, a tak to mówię, normalnie, zatrzymało się i jest bajka. Naprawdę jest bajka, pomidor jest teraz i twardość jest i samemu widać, że nie ma, wiadomo, że niektóre, tu mówię, jak to widać, że wcześniej zaczął się ten pomidor gotować, ale tak to proszę bardzo, rozkrzywamy krzak, proszę bardzo, jest wszystko ok, czerwoniutkie, eleganckie doszło, jak to mówią, jest, leży i czeka na rwanie. Tak, no wiadomo, że który jest tam od ziemi, który był tego, to wiadomo, ale tutaj proszę bardzo, następny. Na pewno powiem tak, że to co ja słyszę od kolegów i od tego, co ludzie opowiadają, to 40-50% zostaje na polu pomidora, który już zgnił, który nie był pryskany. Nie był po prostu tym opryskany, tak jak ja to opryskałem, co dostałem, to jak to mówią, na próbę. On sobie został. To się nie to, że on się rozlał się ten. On jest twardawy. Nie to, że o, to jest jakiś ten. On jest normalnie twardy tutaj, o, to jest zalane. Zalane elegancko, nie wylewa się, nie leci, jak to mówią, nie kipi, nie gotuje się w ziemi. Zatrzymało, stanął, ja bym dostał hibernacji i koniec. I on jest i do tej pory jest taki, jak, że jest twardy i nie miękczeje, nic się z nim nie dzieje. Że naprawdę jest twardy. On do tej pory to już jest, tu jest pomidor, jak to mówią, leży taki czerwony, to już jest 2-3 tygodnie, znaczy w te upały to wszystko. I tutaj każdego, którego bierzemy, to jest zdrowy, czy to jest ten mniejszy, czy większy, ale to jest wszystko zdrowe, to nie ma, że jakieś Mówię, te co już poleciały wcześniej, to wiadomo, że ich się nie uratuje, ale to wszystko mi się zatrzymało. I to jest najważniejsze, że się to zatrzymało i ja mam co rwać. To nie jest, że 200, że 100, tylko że to jest 300%. To jest 300% normy. A ile razy już tu pan zbierał, panie Darku? Tutaj jest zbierany, tutaj już jest zbierany 3. Teraz będzie 4. zbierany. Tu popatrzcie, o, sami. Tu czy tu, na którą stronę chcecie. Tu niech już nie uroczy, bo wszystko czerwone. O, tu jest baja. Jakie bomby ładne. O, tu jest jeden, tutaj taki rozłożymy tego, o. Przy tym, o, proszę bardzo, o. Baja, baja. Tam. O. I nic nie. No nie, stanęło wszystko i jest bajka. Jak na razie to jest...